Wizerunki gołębi pochodzące z 3 tysiąclecia przed naszą erą odnaleziono w Mesopotamii na terenie obecnego Iraku. Sumerowie jako pierwsi wyhodowali białe gołębie z gatunków dzikich. Dla starożytnych ludów biały gołąb był czymś niesamowitym. Stąd jego kult w tamtych czasach był tak silny. Gołębie pojawiają się w Starym Testamencie. Gołąb to ptak bardzo agresywny w stosunku do innych w swojej rodzinie, ale mimo to uzyskał status symbolu pokoju w Starym Testamencie. Pojawia się gołąb także podczas chrztu Jezusa. Co ciekawe, w starożytności uważano gołębie za czyste ptaki, bo nie miały żółci, która była źródłem zła u człowieka. Gołębie odchody były cenione w dawnych czasach jako cenniejsze od innych odchodów, jakie wytwarzają zwierzęta hodowlane. Do tego stopnia, że nawet angażowano strażników pilnujących ich klatek, by zapobiegać kradzieżom. W XVI-wiecznej Anglii ich odchody stanowiły składnik prochu strzelniczego. W Iranie, gdzie zabronione było jedzenie ich mięsa, klatki z gołębiami stawiano wyłącznie po to, by zbierać nawóz, by użyźniać melony. We Francji i Włoszech nawożono ich odchodami plantacje winogron. W czasach I oraz II wojny światowej gołębie ratowały tysiące istnień ludzkich poprzez przenoszenie informacji przez linię frontu. Gołębie trzymano na statkach. W przypadku ataku U-bota gołębia wypuszczano, by dać znać, gdzie zatonął statek. Dzięki temu często ratowano ocalałych po zatonięciu okrętu. Podczas I wojny światowej gołębie musiały przelatywać przez ogień nieprzyjaciela czy gaz bojowy. Kiedy żołnierze przedostawali się na tyły wroga, to jedynym sposobem na przekazanie informacji były właśnie gołębie. Choć ich znaczenie spadło w czasie II wojny światowej, to przekazywały one cenne informacje na temat niemieckich placówek z rakietami V1 i V2. Największą sieć komunikacyjną wykorzystującą gołębie stworzono w V wieku przed naszą erą w Syrii oraz Persji. W XII wieku naszej ery Bagdad oraz rozliczne miasta syryjskie, jak i egipskie miały ze sobą stałe połączenie dzięki gołębiom. W czasach Imperium Rzymskiego gołąb był puszczany po to, aby przekazywał wyniki zawodów sportowych czy olimpiad. Dlatego dziś puszczane są białe gołębie na początku zawodów olimpijskich. W czasach konfliktów wojennych gołębie otrzymywały nawet odznaczenia za wzorową służbę. Podczas I wojny światowej gołąb o imieniu Cher Ami, z francuskiego drogi przyjaciel, uratował życie wielu francuskich żołnierzy, niosąc informacje bojowe w czasie najcięższych walk. Cher Ami został postrzelony w klatkę piersiową oraz w nogę, tracąc większość kończyny, do której miał przyczepioną wiadomość. Mimo ran leciał dalej 25 minut pośród wybuchających odłamków i trującego gazu. Został za to odznaczony francuskim medalem za waleczną służbę. Kolejnym odważnym gołębiem był angielski G.I. Joe. W czasie II wojny światowej mała grupka Brytyjczyków zdobyła przyczółki we włoskim miasteczku, którym potem miał zostać obficie zbombardowany przez aliantów. Nie mając żadnych środków komunikacji, żołnierze nie mieli innego wyjścia. Przyczepili na prędce napisaną wiadomość do G.I. Joe'a i popatrzyli tylko, jak poleciał w dal. Przeleciał 20 mil w 20 minut, na 5 minut przed startem bombowców. Postawił kres bezsensownemu bombardowaniu i otrzymał medal za odwagę. Gołąb ma oczy po bokach głowy. Jest to przyczyną, dla której tak ruszają gwałtownie głowami. Wszystko po to, by orientować się, co się dzieje. Ich oczy najlepiej funkcjonują, jeśli obiekty są postrzegane nieruchomo. Dlatego gołąb, stawiając krok w przód, zostawia głowę w tyle. Kolejny krok szarpie głową do przodu. Dzięki temu dokładnie się orientuje, co się dzieje. Jedna z najbogatszych rodzin na świecie zgarnęła majątek właśnie dzięki gołębiom. We wczesnych latach XIX wieku rodzina Rothschildów stworzyła sieć komunikacyjną bazującą na gołębiach w całej Europie i używała gołębi do przekazywania sobie informacji. Ta metoda była podówczas najszybsza i najskuteczniejsza, dzięki czemu Rothschildowie nagromadzili sporą fortunę, która istnieje po dzisiejszy dzień.
Gołębie wiążą się ze sobą na całe życie i mogą znosić jaja nawet 8 razy do roku, wydając na świat każdorazowo dwójkę dzieci. Częstotliwość wysiadywania jajek jest uzależniona ściśle od ilości jedzenia, jakim dysponują. Potrzeba jakichś 18 dni, żeby wykluły się pisklęta, a jajka wysiadują zarówno mama, jak i tata. Przez pierwsze 5 dni życia młode karmione są mleczkiem, tak zwaną papką, potem ziarnem przynoszonym w wolu przez rodziców. Kiedy mijają 4 tygodnie, to młode mogą już opuścić gniazdo. Osiągają dojrzałość płciową już po 8 miesiącach. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.